Siemaneczko mordeczki, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Andy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Dobiliście łapek 20, nawet można powiedzieć, że było ponad. A no i co, w dzisiejszym odcineczku, tak jak mówiłem, dobiłem już ten 10 poziom, jeżeli byście na live to widzieliście. No i co, dzisiaj śmieciareczki, będzie tutaj wszystko przedstawienie, ale na początku chciałbym pozdrowić fanatyk Volvo. No i ja on sam was pozdrawiam, możecie w komentarzach śmiało pisać: pozdrawiam fanatyk Volvo, pozdrowienia dla fanatyk Volvo, zależy jak tam chcecie. No i co, dzisiaj, tak jak mowa, dlaczego w ogóle pozdrawiam ziomka? No bo kurde, nie mogłem znaleźć nikogo, kto mógłby mi pomóc w związku z tym, bo nie wiedziałem, gdzie ta praca jest, nie? Dopytywałem tak dalej, ludzie tam nic nie odpisywali albo nie mieli w ogóle podejścia, tak nazwijmy. Miałem do administracji z jednej strony pisać się spytać, bo nie byłem pewny, czy tutaj, czy gdzieś, bo wiecie, nie będę na opak szukać, jak na głupiego. Fakt faktem, nie? No i nawiązując dalej do tego kontentu, ziomka się spytałem, on mi jako pierwszy pomógł i stwierdziłem, dobra, niech mu będzie. No i tak wygląda robota. I tak, grupy trzyosobowe, zaraz dojdziemy sobie do ziomka. Będziemy z nim pracować. Minimum dwie osoby muszą, jak zrozumiałem, być, bo jedna jest kierowcą, czyli ten założyciel, jakbym tu kliknął. Druga osoba jest do zbierania śmieci, a trzecia jest do zbierania śmieci. No. Dobra, dołączymy do ziom... Aha, on zrobił hasło, serio? Powracamy po wielkiej burzy, jest teraz ze mną Patryk i wiadomo, już praca Siema. Działa. Były małe problemy, ale już działa. Dobra, już stworzyłeś? Stworzyłeś. Tak. 2, 1, 3, 7, wiem, hasło. Wiem, no problem. Jestem. Lecimy. Lecimy, dur. Wskakuj. Ja tu wskakuję na boczek, tylko od prawej mnie wrzuci, wiedziałem. Jedź, gdzie tam najbliżej. Praca polega, jak sami wiecie, na zbieraniu śmieci. Za śmieci takie w workach dostaje się 10 kilo, w kubach jest 15. Praca jest maksymalnie, jak mówiłem poprzednio, do 3 osób. Kierowca i dwóch na tyle, którzy zbierają w tym wypadku. A no i co jeszcze tutaj można dodać? Tak. Fakt faktem, nie wiem, czy te awaryjne możesz włączyć koguty, ale chyba nie. Nie da się. Dobra, no ale czyli jedziemy dobra. Tam, gdzie mam zaznaczone. Dawaj, jedź tam po prostu, gdzie jest taka większa ilość, nie? No to właśnie tam jadę, nie? A pytanie, bo przedtem jak jechałeś, to cię tak trochę nie tepało w tamtej trasie, a w tej trochę mi teraz cię tepa, nie wiem dlaczego. Nie wiem. Może źle wsiadłem, albo kurde, że zacząłem nagrywać, to się kurde mój nie. Ekran stresuje. Pewnie tak. Się tak pośmieję. Ale fakt faktem, mam 21 koła, ty. Czekaj, zaczęło mnie tepać. Czekaj, zrobimy myk. No i nie co? Nie możesz zaciągnąć ręcznego, okej. Cyk. Ziup. Ja zeskakuję i teraz lecimy 10 kilo na pakę. W ogóle fajnie, że to Teges, nie? I to 60% ludzie, co to jest, nie? Ja do końca jeszcze nie jestem zrozumiany w tym, ale podobno Expo się dostaje 51, a 60% to tylko kasy. Chodzi o to, że jeżeli masz mniej niż 60%, nie możesz jakby pojechać do wysypiska i tam sprzedać te śmieci. Jeżeli masz minimum 60% lub więcej, możesz wtedy sprzedawać. No tak, ale chodzi mi o to, że jak masz 100%, to więcej kasy też dostaniesz, jak masz 60%, to dostaniesz też, mniej kasy. To w tym wariancie ja tutaj właśnie zdążam, mówiąc nie o tym. To też. Ale najważniejsze, że jest i wszystko działa. Tylko szkoda, że pracę trochę trzeba było poczekać, żeby działała, bo się coś zbagowało, ją wywaliło i nie można było w ogóle rozpocząć, ale już można, no to no problem. Zrobić, pokazać, pozarabiać trochę. Trzeba będzie 15 poziom na tym bić, teraz tak sobie myślę. No tak, ja już mam ponad 10, znaczy ponad połowę 10. Jak? Ja mam dopiero 1/4. No przecież Nie całą. No bo... Zadanie dzienne, co zrobiłem, co dostałem 130 coś punktów. No właśnie, punktów. Kurde, za co? Ja dostałem 0. No widzisz, może kasę dostałeś. Nie czytałem konsoli, a rekonekta robiłem, kurde. No, cóż. Te, ale kasy chyba nie. Porównam sobie później, dobra, zobaczymy to na filmie. Jeżeli nie zapomnę, to sobie porównam. A jak zapomnę, to zapomnę. Ale wiem na pewno, że chcę tego. Z tych domków już mamy ponad... 150. Ponad, no 165 ponad. Już jest, jak coś. I teraz licząc 10, 15, 25 zaraz dorzucę. No. Czyli mamy 180... 90 nawet już. No, z samych tych domków. O kurde. No, dlatego te domki się opłacają. Czekaj, jeszcze sobie ja gdzieś... Ja czekam, aż tam wysypię, żeby kurde, dobra, mogę już?
Ej, no co jest w... Dobra, podnosi. Już musiałem. I w ogóle, żeby nie było ludzie, że jakieś bugi, coś, że nie mogę podnieść, tu musi się wysypać, żebym mógł kolejny podnieść. Dawaj, jedziesz. Dokładnie tak. Bo bez tego to tylko Jedziemy. problemy są, nie? Jedziemy na kolejny taki pasaż jakby. Nie wyrobi. I pamiętajcie ludzie, żeby też nie było, że nie powiedziałem, a na śmieciarkach tak samo działa jak na rafinerii, czyli chodzi o zepsucie pojazdów, czyli fakt faktem procenty. Tak. Każdy procent mniejsze zarobki, nie? O, i patrzcie, No. teraz tam znikło. Jak podniesie. Mamy 3000 na godzinę ponad. A ja mam 400. Ha. Musisz szybciej jeździć, żeby szybciej zarabiać, nie? Nie mogę z ciebie. Dobra, chciałem wsiąść, przecież dom jest obok dalszy, nie? Ile tu jest śmietników? A, i No, takie fajne dlatego bugi są mówię. w powietrzu, ale to można wybaczyć. Nie wiem, bo to i tak nie przeszkadza, da się przez to przejechać i tak dalej. Ale I że co? worki są najlepsze, no to. Te, ale worki są moim zdaniem najlepsze, pa. Ziup. No tak. Bez żadnego czekania, ale 5 kilo mniej, to jest jedyny fakt, nie? No. Szkoda, że tylko skakać nie mogę, ale fakt faktem niepotrzebne mi to na szczęście. Jak będziesz miał chyba tam 200 punktów, to będziesz mógł biegać. Ty, a ja mam lepsze pytanie. Jak ty jesteś kierowcą, to ty możesz zbierać jednak, czy jednak nie? Weź pokaż. Mogę. Bo wiesz... Nie mogę. Nie możesz, a widzisz? Dlatego właśnie mi chodzi o to, że moglibyśmy wtedy na dzielnicę jechać, gdzie jest więcej takich, wiesz, dosłownie jeden koło drugiego i razem byśmy Zacznie zbierali. Ktoś się zabier- nie. I co? Czekaj, co? Każdy ma inne! Dobra, no, to jest po stronie co ty myślałeś? A nie... Nie, 1%! No wjechał w tyfa, no nie mogę! Weź się uspokój. Jak ty jeździsz? Jak ty jeździsz? To śmieć jest i tyle, no. Ale on w ciebie nie wjechał, tylko ty w niego. Ej, tego nie mogę podnieść. Ej, a o co chodzi? Tu przy aucie masz. A czemu tam tego nie mogę podnieść? Tamty był zbugowany. No to walić, wsiadam, ale jedziemy. Ogólnie to jest tak, że... No? Ogólnie to jest tak, że to się... To jest normalne, że te pojemniki są... No. W powietrzu, bo ja grałem na takim jednym serwerze, wiadomo jakim, na S się zaczyna. No, no. No to też są śmieciarki i też tak było, że kuby leżały, nie wiem, na środku drogi albo gdzieś indziej. Ja to trochę inaczej widziałem, ale faktem tego nie będę mówił, bo i tak to jest nieważne, a tak to tego. Tu dobra, jest dużo. Wjeżdżajmy tutaj blisko, tylko żebyś teraz nie zleciał, bo no po prostu się tego boję, nie? Nie bo mówię, fakt żeby. Faktem wtedy cię wyhamowałem jakimś trafem, bo właśnie jak ja mu ładuję śmieci, czyli te kubły, to automatycznie mu się ręcznik załącza? Tak. W śmieciarce no tak jakoś tak to działa. Czyli fakt faktem można w ten sposób uratować kierowcę, który leci, nie wiem, z rampy, z Geronimo, nie wiem co chce odstawić, ale wtedy tak można powiedzieć, że to działa. A z workami chyba to wtedy nie działa, nie wiem czy cię wyhamowują? Nie wyhamowują. To tylko kuby, dobra. Ile mamy? Mamy 370. 60% tak. Mamy przekroczone, za które będzie stówka i będzie pięknie, będzie można lecieć i sprzedać. Jak chcesz, to po tym możemy iść, że ty kierujesz, a ja... No, wiadomo co. Nie, no po co? I tak to jest to nie samo. Nie, no ale tak zrobimy, bo ja też chcę tam, wiesz, pozbierać. No dobra, to niech ci będzie. Szkoda, że 500 kilo jest maksymalnie. Ale możesz to zwiększyć. Do? Do nie wiem ilu, ale są dwa ulepszenia do zwiększania. Dobra, tych kilogramów. Czyli jeszcze to będę musiał sobie tam podejrzeć, faktem gdzie ty jesteś. Ciach. O. Jecimy dalej, ciach. A dobra, muszę czekać. I ostatni, gdzie ty jesteś. Ty, ładuję o 5 kilo za dużo, czy wejdzie? Aha, i ty, patrz. Mówiłeś, że czekaj, chcę sprawdzić, na G nie mogę wsiadać. No. A mówiłeś, żebym wsiadł na G, nie? Ale to nie działa, pamiętaj. Event wygrywa no, wys... co? Wyso. Jaki był event? Ciekawe. Lot na skrzydle. A, tutaj pisze, dobra, widzę. Spoko. Paj, śmieciarka za... Uważaj, żebyś nie wjechał w śmieciarę, ty! No, spokojnie. Dobra, i patrzcie, ludziska, ile ja się dostaję. Ja sobie wysiądę, bo tego... Zaraz będzie nad no, 1% mamy, więc... 661 dolara, 51, jeden punkt dostałem, no. I faktem ulepszenia nie jestem pewny, czy ja tu patrzyłem. Chyba patrzyłem. Dobra, to jest to jest stówka. Dobra.
No to tak jak Zakończę mówiłeś, piątkę. zmieniamy teraz, że ja jestem kierowcą? Tak, No weź to sobie dobra. To by było na jakiś tyle, miarę widzowie. spokój. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Liczę, że dobijecie 20 łapek w górę. No i widzimy się w kolejnym odcineczku, po prostu mówiąc, bo nie będę tu przedłużać, bo jak widzę, już odcinek ma ponad 10 minut, a wiem, że nie każdy będzie oglądać 10 minut, dlatego siemano. Yo.